Dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, chodakiem z robakiem. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Świętego Rowa Trzeciego. Witam was serdecznie, na szczęście udało mi się wyrównać rachunki z dźwiękiem i powinno być już w tym momencie po prostu przyjemniej i bezproblemowo, jeśli chodzi o przede wszystkim werbalny odbiór materiału. Dobrze, kochani, dzisiaj standardowo masakrycznie dużo rozpierdolu nas czeka wspólnego. Postaram się też przy okazji gry zaprezentować kilka elementów, którym to nie poświęciłem za dużo czasu w odcinkach poprzednich. Co mam na myśli? Mam na myśli w... ojejku, jakby to powiedzieć... Kurczę, chciałem zobaczyć właśnie te kwestie broni. Ale zaraz, zaraz, no przecież tu musi być gdzieś zbrojownia, tak? Czy się mylę? Oczywiście w ramach modyfikacji możemy modyfikować, modernizować, ulepszać nie tylko nasze zdolności, kwestie zdrowotne, kwestie zadawania obrażeń, walki pojazdów, ale także zdolności gangu. Czyli po prostu nie mamy tutaj tylko egoistycznej kwestii ulepszania własnego awatara, ale też pewien wpływ zarówno wizualny, jak i możliwościowy, że się tak wyrażę, na swoich właśnie ziomków, na swój gang. Mamy też różnego rodzaju premie stałe do zdobywania, szybszego zdobywania szacunku, szybszego zdobywania kasy, ilości tej kasy. Tutaj mamy oczywiście nasze fortece, czyli te nasze safe ponty, safe house'y. No i tyle. Tyle jeśli chodzi o kwestię właśnie ulepszeń. Jeśli chodzi o mapę, to tutaj sprawa bardzo łatwa do ogarnięcia. Mianowicie standardowo w procentach ukazany postęp przejęcia danej, nazwijmy to, prowincji, części właśnie danej lokacji. Zarówno poprzez wykonywanie misji konkretnych, głównych, pobocznych, jak i tych takich typowych akcji na rozwalanie rzeczy za pomocą czołgu, czego też dzisiaj doświadczymy, jak i wspierania kogoś wyrzutnią rakietową, ochrona takiego, nazwijmy to, konwoju właśnie z helikoptera. No to jest w ogóle, ja tutaj dopiero liznąłem tą grę i część jej możliwości. Jedno jest pewne, to jest w ogóle kropla w morzu możliwości, to co wymieniłem. Także kupę wspólnej, przede wszystkim wspólnej zabawy przed nami, albowiem strasznie się cieszę, że ten cykl w moim wykonaniu cieszy się takim, a nie innym zainteresowaniem, popytem, dlatego no, z przyjemnością, absolutnie niewymuszoną przyjemnością poświęcę tej grze teraz więcej czasu, kosztem być może innych gameplay i tyle. No, to też pokazuje w ankietach, którą przeprowadziłem na Facebooku. Głównie macie ochotę na Skyrima, i, przepraszam, na Skyrima też, ale właśnie na Świętego Rowa. No i temu poświęcę dłuższą chwilę i co tu dużo ukrywać. Dobra, tutaj mamy kasę, przelew, robimy sobie, dokonujemy sobie pewne przelewy, mamy co godziny dochód z miasta, oczywiście im więcej prowincji i więcej procentowo, to wszystko jest z naszej strony ogarnięte, tym więcej zarabiamy, że tak powiem, w czasie rzeczywistym. I to jest fajne. Oczywiście możemy tutaj robić zrzuty ekranu, tego typu właśnie elementy. W ramach dodatków, no to wiadomo, tu mamy typowe statystyki obrazujące nie tylko rzeczy normalne, kody, niespecjalnie w to się bawić nie będziemy. Komórka, czyli możemy wezwać do pomocy osobę, która aktualnie wchodzi w skład naszego teamu, naszej wesołej bandy, rozkosznego rozpierdolu. Muzyka, tutaj możemy sobie ustawić oczywiście radio, konkretne stacje interesujące, czyli każda osoba znajdzie coś pod kątem własnego gustu muzycznego, czyli dla każdego coś werbalnie kolorowego i przyjemnego. Możemy sobie zrobić własne listy odtwarzania. Najprawdopodobniej jest tutaj możliwość implementacji własnych MP3. Ja tego na razie nie chcę robić, żeby ktoś się nie przyczepił do praw autorskich. Wiadomo.
Dobrze, no to nic, to tyle jeśli chodzi o ogarnięcie na razie tematu pod tym kątem. Wychodzimy sobie z naszej Meliny. I dostałem telefon, że trzeba, powiedzmy, pałom pokazać, gdzie ich miejsce. I w tym celu znajdziemy sobie tutaj jakiś środek transportu, oczywiście nabyty drogą bardzo nielegalną. O, oczywiście, bardzo subtelne wejście. Ciśniemy, wchodzimy sobie na mapę, ustawiamy sobie Jeepiego. Chociaż nie jest to jakoś specjalnie potrzebne w tym momencie. Tu mamy coś niebieskiego. No, pojedźmy sobie tam. Wiele osób pytało mnie, jak tu wygląda z modelem jazdy. Ja powiem wam tak, w grach tego typu, właśnie w grach pokroju otwartych piaskownic, czyli GTA, czyli Mafia, czyli True Crime, tego typu właśnie przygody, model jazdy jest najważniejszy. Wiadomo, jak to było początkowo w GTA 4 na PC, to było fatalnie. Jak skręcaliśmy, auto skręcało dopiero potem, jakby kamera starała się nadążyć za naszym skrętem. Tu tego nie ma, co nie zmienia faktu, że rodzaj auta, jego możliwości, osiągi są odczuwalne. Inaczej jeździ się takim syfem, w którym za którego kółkami siedzę w tym momencie, a inaczej siedzi się za sterami, no powiedzmy, już czegoś lepszego, pokroju chociażby tego auta. Dobra, mniejsza z tym. Oczywiście stację sobie zmieniamy tutaj. X, C. Oczywiście bardzo niedobrze panowie policjanci już pozwolili sobie mnie zaczepił. A co ja zrobiłem? Rzuciłem granat. Dobra, ale przejdźmy do konkretów. Mianowicie wybiorę sobie strzelbę, którą sobie ulepszyłem. To też bardzo fajny motyw. Odejdziemy sobie chwileczkę. Ogarniemy, przybliżymy i zaczniemy rozpierdalać, co się da. Yeah, fucking bitches! Ajajajajaj. W ramach ulepszenia umiejętności różnego rodzaju zmniejszamy obrażenia, które zadaje nam zarówno broń palna, broń biała, jak i samochody, upadki różnego rodzaju. Okej. Pięknie. A tak, bardzo lubię walić właśnie w kierowców od razu. No i ukończone. No ale dokończmy sobie tutaj cały wesoły evencik. Sobie żywą tarczę. Tego, w ten sposób, tego, w ten sposób. Jeszcze raz. Rzucimy i zbieramy się, albowiem już coraz gorzej tutaj ze zdrowiem. I tyle. O, proszę bardzo, tarczownicy. No i zmykamy. Aha, czyli tutaj fale. No dobra, bardzo lubię właśnie motywy fale. Ale dobrze, poczekajmy, aż nam się troszeczkę życie zregeneruje. Dobra, zmiatamy stąd. Wejdźmy sobie w jakieś miejsce, z którego łatwiej nam będzie po prostu w psiarzy pruć. Może wyjątkowo użyjemy sobie w tym celu innej broni. Pistolet maszynowy może się przydać. Tu się przydał ten helikopter rozwalić, bo mnie wkurza. Okej, przetrwanie ukończone. Zbieramy szacun, kasę, bardzo fajnie. Jesteśmy... Ha, ha, ha! Mass kill, ya bitches! Ha, 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 ha. Nikt nie wie, co się dzieje. Oj, 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 oj. I'm burning! I'm so fucking burning! Dobra, przeładunek. O, cholera, no snajper wali. Kurde, niedobrze, ten snajper może mnie tu brzydko dojechać. Kurde, i tyle psiarzy jeszcze. Dobra, chodź, będziesz moją tarczą. Musimy się jakoś wykaraskać. O, cholera, dupa, nie udało się. Za dużo ich było też, za bardzo nie wiem, na czym to wszystko polega. Ale może będzie możliwość powtórki. Dupa sałata, no. Fucking hell.
Aha, czyli mamy tutaj operacje gangu różnego rodzaju. Słuchajcie, więc tak, ja zaproponuję wam totalną masakrę, masakrę pancerną. Wierzę, że tutaj są różne operacje w stosunku do różnych miejsc. O, dobra, pojedziemy sobie tam, skołujemy sobie szybko jakieś autko. Bezczelnie weźmiemy sobie policyjny wózik i spierdzielamy. Także tak jak mówię, ja wiem, że to jest dla was kwestia najważniejsza. Feeling jazdy, model jazdy, czucie tego samochodu, reakcja klawisze w przekierowaniu właśnie na skręty, wślizgi, obroty, ręczny. Bardzo fajnie. To jest podstawa i tutaj to zdaje egzamin. Czyli mamy kompletnie odwrotną sytuację. Oczywiście in plus w stosunku do części drugiej świętego rowa. No i sobie ciśniemy. Wszystko fajnie to wygląda, zarówno za dnia, jak i w, nocą. No feeling strzelania, feeling jazdy, bardzo wysoki poziom. No i masa różnych takich elementów urozmaicających zasadniczą rozrywkę, uzupełniających ją właśnie o śmieszne, durnowate wyzwania, które nie bolą. Nie bolą w kwestii tego, że są nienormalne, być może psują klimat taki typowo mafijny. Zresztą zaraz się przekonacie, co tu można odpierdzielić. Spoczynamy pancerny chaos! Oh yeah! Oczywiście staramy się pruć w te oznaczenia celowników, za nie mamy większe bonusy w postaci kasy przede wszystkim. Drugim przyciskiem prujemy z karabinu maszynowego, który bardzo przydaje się w kwestii pokonywania celów powietrznych. Bo jeśli chodzi o naziemne, to tutaj nic nie zastąpi starej, dobrej haubicy! Woo! No efekty cząsteczkowe, wszystkie te takie powiedzmy dodatki, elementy fruwające. Zajebista sprawa, daje to wszystko dużo frajdy i czujemy, czym głosimy prawdę, czujemy, czym jeździmy, walczymy, strzelamy, gnieciemy i to jest naprawdę bardzo fajne, bo nie dosyć, że zarabiamy kasę, wzrasta też oczywiście wspomniany szacun, czyli takie świętorowowe punkty doświadczenia, bo myślę, że tak to można uczciwie porównać. No już niewiele nam zostało, oczywiście jesteśmy tutaj ograniczeni kwestiami czasowymi. Ja wiem, że to się może nie podobać, ale w tej sytuacji niespecjalnie to przeszkadza. Proszę bardzo, oczywiście achievki w czasie rzeczywistym lecą jak oszalałe. Dać Royowi czołg! Pomyłka! Dobra, już powiedzmy przekroczyliśmy limit, ale gra dalej się wybornie. Zaraz to zostanie zatrzymane i zostaniemy rozliczeni z naszego chaosu. Dokładnie tak, strasznie mi się podoba też ten wygaszacz ekranu. Proszę bardzo, to był lightowe wyzwanie, dlatego tu chyba wpadną dwa tałki. Są też większe, gdzie można chyba cztery tałki. No rozumiem, że jest trzecia wersja, gdzie możemy zdobyć tych tałków sześć. No pokażę. Tutaj sobie ulepszyłem kwestię zdobywania premii, 5% zwyżka. Bardzo lubię takie rzeczy. To jest coś w stylu właśnie na przykład w Falloutach, jak był perk plus 5% do zdobywania ogólnego doświadczenia. I to jest fajne. O, super. Przejedziemy się szybką furką. Hops. Wybornie. Fajna muza. Od razu szybciej się jeździ. Nowa misja, Tabek. Wchodzimy, Pierce. No i co? Jedziemy do elementu docelowego. A jak brzydko ominąłem, jak bardzo nie chciałem ominąć tych biednych ludzi. Także każda misja to jest przygoda na innym szczeblu. Jesteśmy zobligowani do całkowicie różnych wyczynów, korzystania z innych broni, pojazdów. Nie są one sztampowe, całkowicie się między sobą różnią. I to strasznie cieszy, bo tu nie ma mowy o monotonii. Nudzie. Nie ma czegoś takiego. No, Recie sobie oczywiście wesoło podjechał. No, ale od razu inaczej się jeździ właśnie tego typu samochodem. Można sobie pomagać myszką, jeśli chodzi o ustawienie kamery, chociaż ona od razu odpowiednio kalibruje się, gdy nie korzystamy myszki przez krótką chwilę.
Wiadomo, ręczny to jest elegancki drift. Okay. I to, co wam chyba wcześniej pokazałem, czyli możliwość takiego dynamicznego przeskakiwania przez samochody. To jest bardzo fajne i przydatne. Dobra, jedziemy. Co my tu mamy? O kurczę, ja nie prowadzę w tym momencie, jestem pasażerem i rozumiem, że będę musiał pruć. Ochraniaj dealera podczas dzisiejszej transakcji. Jestem ciekaw, czy to ten sam dealer, który sprzedaje Stuff Me. Okej, jedziemy i przy okazji słuchamy kolejnego klimatycznego dialogu. Dobra, no to jedziemy. Woohoo! Nie ma to jak walić strzelbą gładkolufową jedną ręką jeszcze do tyłu. No ale na razie zdaję to egzamin, ale zaraz, przecież ja mogę wybrać coś kompletnie innego. Aha, dobra, ja wychodzę i mam ich ochraniać. No i fair... Fair enough, jak to się mówi. Jeszcze psiarz się napatoczył, no kyrie. Ha, ha, ha. W ogóle ulepszyłem sobie tą strzelbę, ona jest dopiero na drugim poziomie, ale nie dosyć, że wzrastają osiągi pokroju szybkostrzelności, pojemności magazynka, ale również elementy wizualne się zmieniają i to bardzo cieszy oko i ucho. No i co jest? No ziom, wsiadaj. Sprawa załatwiona. Ciśniesz. Się bez pustych przelotów. Okej, kończy mi się trochę amunicji. Ja wezmę sobie swój ulepszony pistolecik. Również może się przydać. No i widzimy bardzo fajne refleksy, cykle dnia i nocy, pogodowe, atmosferyczne właśnie tutaj elementy. Bardzo fajnie się gra, naprawdę bardzo fajnie. Cieszy to w sumie, co mi się już podobało w części drugiej, mianowicie właśnie te wspomniane misje. No, może uda nam się kierowcę z boom headshotować, byłoby fajnie, gdyby się tak fajnie obalił. Dobra, ciągle strzelam w trupa zamiast w kierowcę. Ale kierowca już przestaje ogarniać kółko. Przeładunek. Dobra, kierowca padł. Ja wychodzę, żeby się przygotować. Tutaj tylko dwa naboje. Rzućmy sobie granatę. Mam w ogóle przy rzucie granatu tak fajnie odskakuje, mi się to podoba. I po kłopocie. No właśnie, nadchodzi bardzo niedobry pan helikopter. Na niego chyba jest dobry pistolet. Też zaraz zobaczymy. No fajnie, podpalili się od pożaru. Także bardzo podoba mi się taki, powiedzmy, realizm, sens. Dobra. Pora sobie poradzić z tym niedobrym snajperem. Dobra, snajper z głowy. Jest gotowy do drogi. No i jedziesz, 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 jedziesz. Świetna sprawa. Bardzo fajna sprawa. Kolejna fajna misja. I tak stwierdziłem, że być może będę każde misje fabularne po prostu przechodził z wami, a w te misje dodatkowe, powiedzmy, to już sobie będę we własnym zakresie ogarniał. Nie obiecuję, że tak będzie, ale napiszcie, co uważacie, napiszcie, czy wam się taki właśnie pomysł podoba. Ha, 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 wylecieli, no świetnie, to fantastyczna sprawa właśnie, że ten materiał przede wszystkim całkowicie broni się sam. I sam w sobie jest na tyle atrakcyjny, że nie zawsze wymaga jakiegoś komentarza. Może się uda zdjąć kierowcę? Chyba padł. Dobrze właśnie, że pistolet ma nieograniczoną ilość. Naboi w magazynku. Handel ukończono. No i bardzo fajnie. Proszę, dodatkowo tałki, szacunek też będzie. Ekstra. Premia. Kontynuujemy. Kontrola dzielnicą, czyli zwiększona, powiedzmy, ta kasa otrzymywana dziennie. Proszę, jakiś handel nam się nawet odblokował. Czyli wiadomo, typowy taki dealing. Kolejna propozycja na zarobek i zdobycie szacunu. Dobrze, zanim się jednak z wami rozstanę, podjedziemy sobie do sklepu z bronią i pokażę wam kilka ciekawych elementów kwestii za tym idących. Okej, znajdźmy sobie jakiś tutaj najbliższy punkt tego typu.
My jesteśmy gdzie dokładnie? Tu mamy kursor, ok. No i mamy tutaj. Dajemy sobie na GP'ego. Odwrót. I ciśniemy. Zmienimy sobie może stację na coś bardziej rojowego. Kajny, fajne utwory są tu. BLAD! KABOOM! O! To będzie idealne. Taka zajebista nutka rozpierdolu, żeby skontrastować właśnie to, co Rojo wyczynia na ulicach. Ha! Tarara, ta-ta, ta-tarara, tarara, tarara, ta-ta-tarara. O! No tak, cały Rojo. Bardzo mądre. Fajnie, że mogę podpłynąć do brzegu, nie muszę szukać jakiejś specjalnej kładki. Ale nieważne, nie tak to miało wyglądać. Znów jazd przez przednią szybę skopa, to mi przypomina drugą historię o tym, jak Rojo poznał Roka. Wypadłem przodem tylnią szybą na bok. Okej, wchodzimy. Zobaczymy, na co mamy kasę. What the fuck? Are you fucking kidding me? Yep! Good night. Dobra. Fajna muzyczka, takie ala Dziki Zachód troszeczkę. Adekwatne do asortymentu, jaki sklep oferuje. Ale przejdźmy do kontrkretów. Co my tu mamy? Więc tak. Tutaj kupujemy amunicję, granaty i tak dalej. Wiadomo, zaraz sobie właśnie to zrobię. I tu mamy właśnie, możemy kupować broń, a także ulepszać. Mamy granaty elektryczne, możemy ogłuszać tutaj tą kwestię. Granaty ręczne, wiadomo, koktajle Mołotowa, sprawa oczywista, błyskowe oślepienie. Skądś my to znamy, prawda? O, widzę, że mam już karabin. To się bardzo przyda. O, mam nawet dwa karabiny. Co jest grane do cholery, no? Aha, tam się całe psy wmontowały. Dobra. Dajcie mi spokoju robić zakupy do cholery! Dobra, to nic, to w takim razie... To właśnie, to jest to, co wam mówiłem. Tutaj mam strzelbę. Ona jest na drugim poziomie ulepszona. I fajnie tak wyglądała wcześniej. Tak wygląda teraz. Tak wyglądać będzie następnym razem. Mamy bębenek. Tak wygląda ostateczna wersja. I fantastycznie to wygląda. Ja bardzo lubię tego typu właśnie... elementy. No proszę bardzo, tutaj w ogóle już. Ja sobie potem ulepszę wszystkie te bajery. Strasznie właśnie lubię tak zwany syndrom upgrade, o którym wam mówiłem właśnie w moich urojeniach nieraz. Ale zobaczmy sobie właśnie ten karabinek. My go mamy. No nie stać nas niestety. Ale nieważne. Bierzemy go. Okej, czyli mamy... No ale gdzie ja sobie tu to wybieram? Tu mamy pistolecik. SMG nie idę w tym kierunku. To nie jest do końca dla mnie. Ale właśnie kupmy sobie amunicję. Tutaj do strzelby się przyda. No i to w sumie tyle na razie. Dobra, kochani, dzisiejszy być może taki spokojniejszy materiał. Oczywiście nie oznacza to, że następne będą takie. Chciałem wam po prostu, oprócz totalnej bredni, też przemycić gdzieś jakieś konstruktywne, rzeczowe, konkretne informacje, żeby być może no, zachęcić niektórych was do zakupu tej gry, bo to jest kolejna gra z kategorii świetny stosunek kasy do jakości, do kontentu. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. To był kolejny materiał z świętego Rowa. Wyrównaliśmy rachunki i czekam na wasze opinie co do tego materiału, jak i pomysł do wspólnego przechodzenia kolejnych misji fabularnych i nie tylko. Dziękuję wam serdecznie, ciepło, żegnając się z wami wymownym WUMC! Hejos!